Witam Państwa oficjalnie bardzo serdecznie. Ja nazywam się Joanna Wachowiak i jestem menadżerem do spraw nowoczesnych rozwiązań w wydawnictwie A-System. Od 15 lat jestem w bliskim kontakcie z placówkami oświatowymi, poznając ich potrzeby i możliwości. Jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom za dzisiejsze spotkanie poświęcone właśnie specjalnym potrzebom edukacyjnym w klasach 1-3. Nasz pakiet Eduterapeutika od lat zajmuje bardzo ważne miejsce na rynku pomocy SP. Mam nadzieję, że Państwo również się z nim już spotkaliście. Jako wydawca mamy ogromne doświadczenie w pakietach poświęconych logopedii, dysleksji, dyskalkulii, problemom wychowawczym, a w tym roku przygotowaliśmy również dla Państwa pakiet poświęcony autyzmowi. Dzisiaj chcemy z Panią Agnieszką Państwu pokazać różne możliwości, zachęty uczniów w wieku od 7 do 10 lat, aby chętniej brali udział w terapii czy też zajęciach dodatkowych. Liczne zapytania i zainteresowanie szkół i nauczycieli właśnie w tej dziedzinie skłoniły nas do przekazania Państwu najważniejszych informacji, które mamy nadzieję, że przyniosą w krótkim czasie widoczne dla Państwa i Państwa uczniów efekty. Dlatego dzisiejszy webinar ma charakter przede wszystkim edukacyjny. Planowany czas naszego dzisiejszego spotkania to około 60 minut i chciałybyśmy z Panią Agnieszką w pigułce opowiedzieć Państwu o naszym doświadczeniu w pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Podczas dzisiejszego spotkania ja ze strony wydawnictwa przygotowałam dla Państwa dwie niespodzianki. Pierwsza z nich to kupony rabatowe 50% na wszystkie produkty w kategorii materiały edukacyjne w naszym sklepie na stronie eisystem.pl. Ja jeszcze na samym końcu napiszę Państwu i podam na slajdzie, zresztą tutaj też Państwo widzicie adres naszego sklepu, także będziecie mogli Państwo się zapoznać z naszą ofertą z kodem właśnie WEB50. Również oczywiście dla wszystkich Państwa przewidzieliśmy certyfikat potwierdzający udział w dzisiejszym webinarze, także też dostaniecie Państwo wszystko w materiałach po naszym spotkaniu. Ważne jest nie tylko, proszę Państwa, wykorzystanie ciekawych środków dydaktycznych podczas zajęć, lecz niezwykle ważne jest wspieranie emocjonalnego i społecznego rozwoju uczniów, którzy niestety często czują się zniechęceni i mają niskie poczucie własnej wartości. Przejdziemy zatem do teoretycznych propozycji prowadzenia zajęć w sposób przyjazny dla uczniów właśnie z takimi problemami. Mimo że wszyscy tak naprawdę starają się, żeby ich produkty lub usługi były możliwie najprostsze, wciąż otaczają nas różnego rodzaju instrukcje obsługi. Kiedy zajmujemy się dysleksją czy dysortografią, czy dopiero takim początkiem w klasach 1-3, też natrafiamy właśnie na różnego rodzaju instrukcje obsługi. Są instrukcje do narzędzi terapeutycznych, instrukcje do poszczególnych metod, instrukcje, scenariusze prowadzenia zajęć. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Nie chcemy dzisiaj zajmować zbyt wiele czasu właśnie na ten temat. Skoncentrujemy się z Panią Agnieszką zatem na samych uczniach z dysfunkcjami. Oczywiście tutaj instrukcja obsługi w odniesieniu do osób, do uczniów jest tylko takim słownym żartem, żebyście Państwo nie brali tego poważnie do siebie. Nie proponujemy tutaj takiego instrumentalnego działania. Pamiętajmy o tym, że właśnie tacy uczniowie, tak jak każdy inny człowiek, działa również w sferze emocji, motywacji i relacji społecznych, a właściwie może i nawet bardziej niż zwykli uczniowie. Formy pomocy dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych to przede wszystkim pomoc terapeutyczna, udział właśnie w różnych formach terapii na terenie szkoły lub poza nią, na przykład w terapii psychologicznej, w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych, w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych czy w terapii logopedycznej oraz uczęszczanie do klas terapeutycznych. Oraz, proszę Państwa, pomoc dydaktyczno-wychowawcza, stosowanie w toku lekcji metod czy sposobów oceniania, czy takich metod wychowawczych, które ułatwią uczniowi naukę i społeczne przystosowanie do reszty klasy. Co jest zatem najistotniejsze w pomaganiu uczniom o specjalnych pomocach edukacyjnych? Wczesne wykrywanie zaburzeń, współpraca z rodzicami, interdyscyplinarność w pomaganiu, organizowanie jak najszerszej oferty pomocy na terenie właśnie szkoły i dbanie o rozwój społeczny właśnie takich uczniów.
Najczęściej spotykanym zaburzeniem umiejętności uczenia się są trudności właśnie w opanowaniu czytania i poprawnego pisania. Jak Państwo doskonale wiecie, takich uczniów z takimi problemami jest właśnie najwięcej. Dziś specjalnie dla Państwa temat i ten problem przybliży nam właśnie pani Agnieszka Stoińska, pedagog, która pracuje na co dzień z dziećmi w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Mogilnie. Więc tak jak Państwo, zmaga się z takimi problemami na co dzień i ma ogromne doświadczenie. W trakcie dzisiejszego webinarium zostaną poruszone następujące zagadnienia. Rola funkcji percepcyjno-motorycznych w procesie kształtowania się umiejętności czytania i pisania, symptomy specyficznych trudności w nauce występujące u uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, potrzeba wczesnej interwencji u uczniów w okresie nauki w klasach 1-3 i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów wykazujących trudności w nauce o charakterze ryzyka dysleksji. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie do wysłuchania wykładu pani Agnieszki Stoińskiej, a ja w międzyczasie, gdyby pojawiły się jakieś pytania, postaram się na nie odpowiadać, a później razem z panią Agnieszką jeszcze po jej wystąpieniu ja powiem parę słów i również będziemy odpowiadać na Państwa pytania. Także zapraszam serdecznie i ja na razie dziękuję bardzo. Oddaję głos pani Agnieszce. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że będzie słychać, w razie czego pani Joanna będzie czuwać nad tutaj prawidłowością techniczną. Tak jak pani Joanna powiedziała, pracuję na co dzień w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Mogilnie. Zajmuję się i diagnozą, i terapią, dlatego też ten temat jest bliski mojemu sercu, ponieważ nie kończy się to na diagnozie uczniów i postawieniu tutaj rozpoznania, ale później na takiej no, ciężkiej, mozolnej pracy, czyli tego, z czym Państwo zmagają się prawdopodobnie na co dzień. Mam nadzieję, że też uczestniczą dzisiaj w naszym webinarium nie tylko nauczyciele, ale może też rodzice, to dla nich też może być przybliżenie tego tematu. Dla mnie jest to szczególnie ważny temat, z tego względu, że tak naprawdę przez te lata pracy zawodowej zmagam się z takimi różnymi mitami i faktami na temat diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się, które często utrudniają to wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie pracy z tymi dziećmi najbardziej potrzebującymi pomocy. Czyli w tym okresie już wychowania przedszkolnego oraz w okresie nauki w klasach 1-3. Dzieci te często są troszeczkę pomijane w systemie edukacji lub też nie są właściwie zdiagnozowane, dlatego że panuje nieraz błędne przekonanie, że w tym wieku dzieci sobie poradzą, wyrosną z tego, że nie warto jeszcze na przykład przeprowadzać takiej specjalistycznej diagnozy w poradni. Natomiast to tak naprawdę jest najlepszy czas do tego, żeby zacząć z dzieckiem pracować, a im więcej o tym dziecku wiemy, im ta diagnoza będzie bardziej taka holistyczna, pogłębiona, tym myślę, że też łatwiej będzie wychowawcom w przedszkolu, nauczycielom, w szkole już później, w klasach 1-3, czy też rodzicom pracować z takimi dziećmi. Czyli zajmiemy się dzisiaj po prostu właśnie tym sformułowaniem ryzyka dysleksji. Czas mamy dość ograniczony. Myślę, że Państwo jakby z samym tematem gdzieś się zapoznawali i w pracy zawodowej macie Państwo do czynienia z takimi dziećmi i z samym tym pojęciem. Dlatego dzisiaj to będzie taka troszkę wiedza w pigułce. Dlatego też zachęcam bardzo na czacie do zadawania też pytań. Jeżeli będziemy mogły z panią Joanną, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie. Ja tutaj oparłam się, jeżeli chodzi o samą taką definicję, czy takie bardziej sformułowanie ryzyka dysleksji, na opracowaniach pani profesor Marty Bogdanowicz, myślę, że takiego prekursora i też jednego z takich większych autorytetów, jeżeli chodzi o rozpowszechnienie w ogóle tematu specyficznych trudności w uczeniu się w edukacji polskiej. To ryzyko dysleksji jakby nie determinuje, że dziecko w przyszłości będzie dzieckiem faktycznie z dysleksją. Jest to po prostu zagrożenie wystąpienia tych trudności w czytaniu i pisaniu o specyficznym charakterze, czyli takie podwyższone prawdopodobieństwo tego, że dane dziecko może w przyszłości mieć specyficzne trudności w uczeniu się.
Pani profesor Bogdanowicz i też w literaturze przedmiotu u innych autorów spotykamy się z takim określeniem, że najczęściej to ryzyko dyslekcji, o ryzyku dyslekcji mówimy zanim jeszcze dziecko zacznie uczyć się czytać i pisać, czyli zanim rozpocznie się ta formalna nauka, a więc przed pójściem dziecka do szkoły. Zatem tutaj ogromnie ważna jest rola rodziców i wychowawców, jeżeli chodzi o przedszkole, którzy mogą już pewne symptomy ryzyka dyslekcji dostrzec. O ryzyku dyslekcji mówimy też u uczniów już klas pierwszej i drugiej szkoły podstawowej, najpóźniej do klasy trzeciej. I tutaj już od razu jeden z mitów chciałabym obalić. Mit dotyczący tego, że nie można zdiagnozować specyficznych trudności w uczeniu się w klasie trzeciej. Jest to dość taka kontrowersyjna sprawa, ponieważ diagnoza specyficznych trudności może być już postawiona pod koniec klasy trzeciej lub na przełomie trzeciej i czwartej. Natomiast niestety taka opinia poradni, która mówi o dostosowaniu na przykład warunków egzaminu zewnętrznego, faktycznie może być zgodnie z przepisami prawa oświatowego postawiona po ukończeniu przez ucznia klasy trzeciej. Czyli na przykład my w naszej poradni wydajemy informację o tym, że dziecko w klasie trzeciej ma zdiagnozowane specyficzne trudności w uczeniu się, natomiast dopiero kiedy to dziecko ukończy klasę trzecią, czyli najwcześniej w lipcu, sierpniu, po ukończeniu klasy trzeciej, możemy wydać opinię dotyczącą dostosowania warunków egzaminu zewnętrznego. Także tutaj o tym należy pamiętać i wtedy warto naprawdę jak najwcześniej też zająć się diagnozowaniem właśnie takich dzieci czy uświadomieniem rodzicom, że jest to jak najbardziej wskazane. Tak jak wspomniałam, dziecko ryzyka dysleksji niekoniecznie musi stać się dzieckiem z dysleksją, dlatego tak naprawdę warto zwrócić od samego początku uwagę na czynniki ryzyka. Wypisałam tutaj te, które najczęściej powtarzają się w literaturze przedmiotu i te, które gdzieś jakby z doświadczenia powtarzają się w wywiadach naszych w poradni z rodzicami. Wiadomo, że Państwo jako nauczyciele czy wychowawcy też macie taki dostęp do informacji. Oczywiście są to dane wrażliwe, ale jeżeli podejmujemy się takiej wczesnej diagnozy dziecka, takiej diagnozy nauczycielskiej lub diagnozy w przedszkolu, warto o takie rzeczy właśnie zapytać, czy gdzieś sobie to odnotować. Czyli przede wszystkim czynnikiem ryzyka jest nieprawidłowo przebiegająca ciąża, poród skomplikowany, wszelkiego rodzaju takie obciążenie okołoporodowe. Tutaj wypisałam na przykład dzieci, które przedwcześnie się urodziły, dzieci w zamartwicy, z niską wagą urodzeniową, też w złym takim stanie fizycznym, czyli te, które uzyskują niską skalę w Apgarze, czyli takie, które już mają 6 lub niżej punktów, jest to naprawdę duże zagrożenie wystąpieniu w ogóle zaburzeń rozwojowych. Wszelkiego rodzaju też obciążenia okołoporodowe dotyczące na przykład podduszenia, niedotlenienia, owinięcia pępowiną. To też są już czynniki ryzyka wystąpienia później specyficznych trudności. Tak samo występowanie w rodzinie jakichś obciążeń genetycznych dotyczących właśnie czy dysleksji rozwojowej, czy innych specyficznych trudności w uczeniu się, nawiązują tutaj do tych genetycznych czynników, opóźnienia rozwoju mowy i też, o czym warto pamiętać, problemy w kształtowaniu się lateralizacji, czyli na przykład długo utrzymująca się oburęczność lub leworęczność. Sama leworęczność nie jest oczywiście tutaj zaburzeniem rozwojowym, natomiast jest niestety czynnikiem ryzyka w naszym społeczeństwie, które w większości jest praworęczne i tak naprawdę w tych społecznościach europejskich nauka czytania, pisania jest łatwiejsza dla dzieci mimo wszystko prawostronnie zlateralizowanych. Czynnikiem ryzyka są również nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym, czyli to, o czym dzisiaj chciałabym powiedzieć, wszelkiego rodzaju zaburzenia funkcji tych percepcyjno-motorycznych. To jest szczególnie ważne u dzieci właśnie w okresie wychowania przedszkolnego i później w trakcie nauki w klasach 1-3, ponieważ ten rozwój u dzieci często jest taki dysharmonijny. Występują różnego rodzaju opóźnienia w rozwoju niektórych funkcji, natomiast im więcej takich właśnie opóźnień, im więcej deficytów,
tym to ryzyko jest wystąpienia specyficznych trudności jest niestety również większe. Głównie dotyczy to funkcji słuchowo-językowych i wzrokowo-przestrzennych, ale też tych funkcji motorycznych, a więc takich ruchowych, które również biorą udział w realizacji tych złożonych czynności, jakimi są czytanie i pisanie. Warto też zwrócić uwagę rodziców, że te symptomy objawów opóźnień w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych tak naprawdę można już zaobserwować w tym okresie niemowlęcym i poniemowlęcym, czyli wówczas, kiedy rodzic obserwuje na przykład jakieś nieprawidłowości w tonusie mięśniowym, w napięciu, niewygaszone odruchy u dziecka, to też niestety są już takie ważne do zaobserwowania czynniki właśnie ryzyka. Teraz pokrótce chciałabym troszeczkę omówić symptomy tych właśnie specyficznych trudności. Myślę, że z tym w literaturze przedmiotu Państwo się spotkali, natomiast nie zawsze wiemy, który symptom może dotyczyć obniżenia jakiej funkcji percepcyjnej czy motorycznej. Warto zwrócić uwagę na to, jak to dziecko się rozwija. Warto też zwrócić uwagę rodzicom, ponieważ tak z doświadczenia mojego wynika, że nauczyciele szybciej pewne rzeczy zauważają, natomiast rodzice niestety częściej uważają, że właśnie dziecko z tego wyrośnie, że porównują też z rodzeństwem, z dziećmi sąsiadów i troszeczkę nieraz umyka im występowanie pewnych trudności. Tutaj wpisałam między innymi, zaczynając od motoryki dużej, którą najłatwiej zaobserwować, że te symptomy specyficznych trudności to przede wszystkim mała sprawność ruchowa całego ciała. Czyli tak naprawdę widać to już powiedzmy na przerwach, podczas zabaw ruchowych, czy dziecko ma trudności z wykonywaniem wszelkiego rodzaju ćwiczeń, które wymagają utrzymania równowagi czy takiej prawidłowej koordynacji ruchowej. To mogą być trudności z opanowaniem jazdy na hulajnodze, już dwukołowym rowerze, takiej samodzielnej jazdy, na wrotkach, łyżwach, nartach, też wykonywanie tych ćwiczeń równoważnych, stanie na jednej nodze, skakanie, chodzenie po linii, chodzenie po krawężnikach różnych, to widać też w czasie przerw, na przykład w szkole, niechęć w ogóle do uczestniczenia w takich zabawach ruchowych oraz na lekcjach wychowania fizycznego, czy trudności z wykonywaniem niektórych ćwiczeń, jakichś układów gimnastycznych, przewrotów. Takie dzieci też unikają współzawodnictwa w zabawach grupowych, często też mają trudność ze zrozumieniem i opanowaniem takich reguł, jeżeli chodzi o różnego rodzaju grupowe gry. W motoryce małej to najczęściej jest to obniżona sprawność ruchowa rąk, czyli trudności z wykonywaniem tych ruchów precyzyjnych, na przykład brak opanowania w pełni czynności samoobsługowych lub ogólnie trudności w tych czynnościach. Może to być związane z ubieraniem się, z zapinaniem guzików, niestety najczęściej powtarzające się brak doświadczenia w ogóle w sznurowaniu butów. Najczęściej rodzice kupują dzieciom buty na rzepy, żeby ułatwić. I wówczas te trudności nie są zauważone na co dzień. Też trudności przy myciu, przy jedzeniu, zwłaszcza posługiwanie się nożem i widelcem, ale dotyczy to też ogólnie takiej koordynacji i zgrabności ruchów, czyli na przykład czy dziecko nie brudzi się przy tym jedzeniu, czy potrafi operować sztućcami, czy na przykład nie oblewa się napojem. Warto też zwrócić na to właśnie uwagę przy śniadaniu czy w przedszkolu, na przykład kiedy dzieci spożywają posiłki. Symptomy zaburzeń motoryki małej to mogą być również też trudności z opanowaniem tych prawidłowych nawyków ruchowych podczas rysowania czy pisania, czyli taka automatyzacja ruchów. Tutaj moglibyśmy o tym bardzo dużo mówić. Jestem też terapeutą ręki, więc ten temat to jest też mój konik, natomiast nie mamy dzisiaj niestety tyle czasu, żeby to szczegółowo omówić. Natomiast myślę, że widać tak naprawdę już w przedszkolu i później w klasach 1-3
jak dzieci siadają i jak wykonują najpierw ćwiczenia różnego rodzaju graficzne, czy ten chwyt jest prawidłowy, czy nacisk narzędzia na kartkę jest za słaby lub za mocny, jaka jest regulacja mięśniowa tej ręki, czy dziecko nie przekłada sobie z jednej ręki do drugiej kredki czy ołówka. Tak samo tutaj warto zwrócić uwagę na to, czy dziecko zachowuje taką prawidłową pozycję przy rysowaniu, bo to jest bardzo trudne do opanowania przez dzieci. One nie zachowują tej prawidłowej pozycji, to powoduje problemy z regulacją oddechu później, też problemy z pionizacją. Także tutaj bardzo dużo wszelkiego rodzaju trudności można zaobserwować na co dzień. Łączy się to też, motoryka duża i mała łączy się oczywiście z koordynacją wzrokowo-ruchową, czyli te trudności z rzucaniem do celu, schwytaniem, może być piłka, ale też przy wykonywaniu różnego rodzaju takich ćwiczeń ruchowych. Ogólnie niechęć do rysowania i pisania. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że może to być niechęć dotycząca tylko rysowania i pisania, natomiast dzieci często lubią wykonywać różnego rodzaju prace, plastyczne lub takie manualne, jakąś bawienie się plasteliną, ciastoliną, różnymi masami plastycznymi. Natomiast jeżeli przychodzi praca z narzędziem graficznym, z długopisem, ołówkiem, kredką, czyli taka praca papier-ołówek, wówczas niestety dzieci te są bardzo zniechęcone, one fizycznie są zmęczone takim rodzajem działalności i faktycznie wynika to z tych zaburzeń właśnie w koordynacji, między innymi wzrokowo-ruchowej. Na pewno to, co Państwo obserwujecie, trudności z rysowaniem szlaczków, z odtwarzaniem też, ja tutaj pisałam złożonych figur geometrycznych, bo o odtwarzaniu prostych figur tak naprawdę mówimy już od 4 roku życia, ale oczywiście w całym okresie wychowania przedszkolnego zdarzają się dzieci, które bardzo trudno im narysować koło zamiast owalu, mylą się w rysowaniu prostokąta, kwadratu, więc tutaj to też jest widoczne, zakolorowywanie małych na przykład figur, wychodzenie poza kontury tych figur, niski poziom ogólnie graficzny rysunków, wolne tempo pisania, nie mieszczenie się w miniaturze, brak umiejętności rozplanowania postaci i przedmiotów na przykład na rysunku, postacie są zbyt małe lub w nieodpowiednich miejscach, także tutaj te wszystkie jakby takie symptomy są naprawdę też łatwe do zauważenia, do zaobserwowania przez rodziców w domu, przy różnego rodzaju zabawach. Funkcje słuchowo-językowe to jest temat rzeka, powiązane jest to bardzo z wadami wymowy, także myślę, że tutaj oprócz rodziców tak naprawdę logopedzi, do których rodzice najszybciej się zgłaszają, często tak już około 3 roku życia, mogą najszybciej zaobserwować te symptomy ryzyka, a więc wszelkiego rodzaju wady wymowy, ale też wadliwa wymowa i też trudności takiej komunikacji językowej, w budowaniu wypowiedzi, pojawianie się błędów gramatycznych lub trudności w ogóle z ułożeniem dłuższej wypowiedzi niż 1-2 wyrazy. Często używanie równoważników, na przykład zdań, zamiast czasowników. Trudności z poprawnym używaniem wyrażeń nad, pod, też zróżnicowaniem tych głosek podobnie brzmiących, zwłaszcza dotyczących głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. To jest faktycznie często spotykane. Później oczywiście to wszystko się odzwierciedla niestety w pisaniu. Trudności też z dokonywaniem tych operacji analizy i syntezy słuchowej, a więc podział na głoski, na sylaby, składanie wyrazów z głosek i sylab, rozpoznawanie rymów, czy tworzenie samemu rymów, rozpoznawanie nagłosu, czyli tej pierwszej głoski i ostatniej w wyrazie. To akurat myślę, że jest bardzo proste do zauważenia, ponieważ większość tutaj dzieci wykonuje takie ćwiczenia podczas zajęć, czy w okresie wychowania przedszkolnego, czy później w okresie nauki w szkole. Więc tutaj tak naprawdę myślę, że szybciej terapeuta, wychowawca, nauczyciel to zauważy. Rodzice faktycznie nie zawsze zwracają na to uwagę.
Natomiast to, co jest łatwe też przez rodziców do zauważenia, to trudności chociażby z zapamiętywaniem treści wierszy, piosenek, to, że dziecko nie zapamiętuje dłuższych poleceń lub ma trudność z zapamiętaniem więcej niż jednego polecenia naraz. Także trudności z wymienianiem, na przykład szybkim nazw, nie wiem, podaj nazwy ulubionych owoców albo znanych tobie zwierząt. Trudności też z nazywaniem później i zapamiętywaniem liter alfabetu, powtarzaniem szeregów cyfrowych. I tutaj w okresie nauki w klasach 1-3, zgodnie z tym okresem rozwojowym, przyjmuje się, że dziecko tak do 5 cyfr powinno spokojnie dać radę zapamiętać. Jeżeli nie, to wówczas możemy mówić o jakichś deficytach, jeżeli chodzi o pamięć słuchową. Później niestety te deficyty przejawiają się trudnościami na przykład z zapamiętaniem tabliczki mnożenia, co jest szczególnie uciążliwe, wiadomo, na lekcjach matematyki i daje przykre objawy na drugim etapie edukacji. Funkcje wzrokowo-przestrzenne powiązane są też w dość taki ścisły sposób z tą koordynacją wzrokowo-ruchową. Też mówimy tutaj o trudnościach z wyróżnianiem elementów z całości, czyli na przykład wyszukaniem pewnych elementów na obrazku, ale także z łączeniem ich w całość, czyli tą syntezą tutaj wzrokową. To ujawnia się podczas układania, nie wiem, klocków, układania mozaiki. Puzzle nie są tu tak diagnostyczne, z tego względu, że wiemy, jak są zbudowane. Dziecko na zasadzie często prób i błędów dopasowuje puzzle. Szybciej widać to właśnie przy układaniu innego rodzaju klocków. Trudności z wyodrębnieniem szczegółów różniących dwa obrazki, czyli tutaj, jeżeli takie trudności występują, możemy mówić o deficytach spostrzegawczości wzrokowej. Trudności z odróżnianiem kształtów podobnych. I to nie dotyczy tylko figur geometrycznych, na przykład kwadrat, prostokąt, ale też liter lub takich liter, które są identyczne, ale inaczej położone w przestrzeni. Czyli te litery tutaj wymienione, pydy, bydy, czyli te tak zwane inwersje statyczne, tak to się ładnie nazywa. Warto też zwrócić uwagę na możliwość i umiejętności ucznia w zapamiętywaniu na przykład układu figur, czyli mówimy tutaj o tej pamięci wzrokowej, a więc wszelkiego rodzaju zabawy w memory, tą super pamięć są tutaj wskazane i wtedy warto zaobserwować, jak dziecko sobie z tym radzi. Także orientacja nie tylko w schemacie ciała i przestrzeni, ale też orientacja w czasie. Myślę, że to też jest dość proste do zauważenia już przez rodziców. Warto rodzicom jakby uświadamiać, że te trudności występujące u dziecka mogą być symptomem późniejszych też trudności w czytaniu i pisaniu. Czyli w tym momencie, jeżeli mówimy o okresie klas 1-3, wiadomo, że dziecko już powinno umieć wskazywać części ciała na sobie i na drugiej osobie, ale może mieć trudności z rozróżnianiem strony lewa, prawa i z wyróżnianiem tych części ciała, na przykład prawa ręka, lewa noga, brak umiejętności też lub trudności z określaniem kierunku na prawo, na lewo od siebie, czyli tutaj droga na prawo, połóż coś z lewej strony. Oczywiście ogromne trudności z wykonywaniem ruchów naprzemiennych wtedy występują, czyli dotknij prawą ręką, na przykład lewego oka i tak dalej. Także orientacja w czasie, czyli trudności z zapamiętywaniem tych nazw sekwencyjnych, pory roku, dni, tygodnia, miesiące, ale również orientacja taka czasowa, że coś się wydarzyło wczoraj, dziś, jutro lub pojutrze. To faktycznie dla dzieci jest często bardzo trudne do opanowania i mylą te pojęcia. I to, na co chciałam też zwrócić uwagę, czyli lateralizacja, a więc na przykład długo ustalająca się ręka dominująca lub utrzymywanie się oburęczności i to, o czym wcześniej mówiłam, ta leworęczność, która sama w sobie nie jest jakimś zaburzeniem rozwojowym, natomiast niestety mogą tutaj pojawić się pewne trudności w opanowaniu umiejętności pisania, związane chociażby z tym, że dziecko nieprawidłowo kreśli tutaj litery lub cyfry, albo zapisuje od prawej do lewej strony. Także na to też warto zwrócić uwagę, tak jak na to zwierciedlane odbicie, jeżeli chodzi o zapis liter czy cyfr.
Hasło takim, jedno z moich ulubionych, czyli to, że osobą z dysleksją się jest, a nie się bywa tylko w określonych sytuacjach. Więc to, żeby pamiętać i zwracać uwagę też rodziców, że dysleksja jest to problem na całe życie. Oczywiście to, co możemy zrobić my, czyli nauczyciele, terapeuci, pedagodzy, wychowawcy, to jest zminimalizowanie skutków tych trudności, aby dziecko w jak najlepszy sposób poradziło sobie oczywiście w tym okresie nauki szkolnej, ale musimy pamiętać o tym, że z dysleksji się nie wyrasta. Ta dysleksja będzie towarzyszyć i te trudności będą towarzyszyć w różnym stopniu oczywiście, w różnych sytuacjach codziennych. Na przykład podczas zdawania na prawo jazdy, podczas wypełniania jakichś blankietów trudnych w banku. To się będzie pojawiać i niestety często utrudnia to codzienne życie osobom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Dlatego tak ważna jest potrzeba i badań przesiewowych, i tej wczesnej interwencji u uczniów. W okresie nauki, tutaj mówimy o klasach 1-3, ale jeżeli są też wśród słuchających nas nauczyciele przedszkola, to tak naprawdę już od tych najmłodszych grup, tych 3-4-latków, warto zwracać uwagę na te symptomy, o których mówiłam, czy te, które jeszcze Państwo znajdą w literaturze przedmiotu. Dlatego tutaj wpisałam taki 3-etapowy proces diagnozowania. Jest taki przykładowy model, też zaznaczony przez panią profesor Martę Bogdanowicz. Bardzo mi on odpowiada, ponieważ zwraca uwagę na to, aby już w okresie tym wychowania przedszkolnego rozpocząć diagnozowanie dziecka wykazującego pewne trudności. Ta diagnoza to nie musi być jeszcze diagnoza specjalistyczna, to może być diagnoza wychowawcy, czyli ta diagnoza nauczycielska. Natomiast, i to jest ten pierwszy etap. Ten drugi etap to jest diagnoza w okresie nauki w klasach pierwszej i drugiej. Jeżeli dziecko wykazuje pewne symptomy, wtedy już warto zwrócić się z prośbą do rodzica o to, aby zdiagnozował dziecko, tak jak u nas to robimy w poradni psychologiczno-pedagogicznej. I nie chodzi o to, że jest to za wcześnie. Warto po prostu sprawdzić, które funkcje są obniżone, zaburzone, jak wygląda potencjał intelektualny danego dziecka, tak aby móc łatwiej opracować sobie program terapii i aby już rozpocząć takie działania terapeutyczne lub też nawet takie profilaktyczne, czyli różnego rodzaju zajęcia psychoedukacyjne, które też Państwo prowadzą w swoich placówkach. One też zawsze odnoszą taki pożądany skutek, jeżeli chodzi o to ryzyko dysleksji. I trzeci etap to już jest ta diagnoza właściwa, czyli to, o czym mówiłam. Jeżeli dziecko jest diagnozowane pod koniec trzeciej klasy, możemy już tutaj postawić diagnozę, natomiast faktycznie opinia o dostosowaniu wymagań ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się, niestety zgodnie z przepisami tutaj Ministerstwa Edukacji Narodowej, może być wydana dopiero po ukończeniu przez dziecko klasy trzeciej. Wpisałam też tutaj te formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oparłam się na razie ostatnim. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało teraz po połączeniu naszych ministerstw, czy pojawią się jakieś nowe przepisy oświatowe. Natomiast to rozporządzenie najbardziej aktualne jest to rozporządzenie z 9 sierpnia 2017 roku. Oczywiście z późniejszymi zmianami można je znaleźć w Dzienniku Ustaw w formie takiego obwieszczenia z dnia 9 lipca 2020 roku. I tutaj oczywiście organizatorem i osobą odpowiedzialną za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dyrektor danej placówki, ale osobami, które mogą zgłaszać potrzeby takiej pomocy, są i rodzice, i nauczyciele, i tak naprawdę nauczyciele też wspierające, także w rozporządzeniu jest sporo tych osób wymienionych. Tutaj wpisałam te wszystkie formy, które są w rozporządzeniu wskazane dla uczniów klas szkół podstawowych, natomiast wiadomo, że musimy sobie z tego wybrać te, które są odpowiednie dla uczniów tej edukacji wczesnoszkolnej. Czyli na pewno mówimy tutaj przede wszystkim o zajęciach specjalistycznych, a więc logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, te rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i wszelkie inne o charakterze terapeutycznym. Wpisałam tutaj też
liczbę, maksymalną liczbę osób, która jest podana w rozporządzeniu. Natomiast musimy też pamiętać, że mogą być te zajęcia prowadzone też w formie indywidualnej. Zdaję sobie sprawę, że ograniczenia też finansowe i organizacyjne, a w tym momencie też obostrzenia związane z pandemią, powodują, że jest to w ostatnim okresie bardzo utrudnione. Natomiast chodzi o to, żeby też Państwo wiedzieli, na co można liczyć ze strony tutaj czy dyrekcji, czy organu po prostu prowadzącego naszą placówkę. W zajęciach o charakterze, innych zajęciach o charakterze terapeutycznym, tak naprawdę możemy tutaj zdziałać cuda, ponieważ w zależności od tego, jakie mamy kwalifikacje, jakie formy tutaj terapeutyczne pokończyliśmy, można naprawdę tutaj bardzo w ciekawy sposób wspomagać uczniów. I właśnie podczas tych zajęć, na przykład materiały dzisiaj prezentowane przez panią Joannę, myślę, że będą bardzo przydatne. Oczywiście też dla uczniów klas 1-3 organizujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Tutaj mamy do 8 uczniów maksymalnie. Nie możemy też zapominać o zajęciach rozwijających uzdolnienia, czyli potocznie są one nazywane kółkami zainteresowań. Natomiast myślę, że uczniom, którym trudność sprawia opanowanie umiejętności czytania, pisania, takie zajęcia bardzo się przydają, jeżeli wykazują oni faktycznie jakieś zainteresowania czy szczególne uzdolnienia, ponieważ ten aspekt taki emocjonalny jest tutaj bardzo ważny i wpływa też na podniesienie tej motywacji. Taką nowością wtedy w 2017 roku były też zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się. Co ciekawe, w rozporządzeniu nie ma określonej liczby osób, która może brać udział w tych zajęciach, więc myślę, że to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie sprawa osoby prowadzącej. I tutaj też warto pomyśleć o tych uczniach, którzy wykazują właśnie takie symptomy ryzyka, specyficznych trudności w uczeniu się, a dla których może nie ma już na przykład miejsca dla pracy korekcyjno-kompensacyjnej. Wtedy takie zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, myślę, że będą doskonałą też formą. Też nowością była zindywidualizowana ścieżka kształcenia. Jest to forma przeznaczona głównie dla tych uczniów, którzy wykazują pewne problemy zdrowotne, ale nie posiadają orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Troszeczkę inaczej to wygląda niż przy indywidualnym nauczaniu, natomiast też taką formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej możemy tutaj, musimy pamiętać, że jest taka forma przyznana uczniom wykazującym znaczne trudności też w sprostaniu tym wymaganiom programowym. Oczywiście na pierwszym miejscu znajdują się klasy terapeutyczne. W naszym na przykład rejonie tutaj niestety w całym powiecie takich klas nie mamy, więc myślę, że to może pojawiać się w większych miejscowościach. Tutaj klasy terapeutyczne są doskonałą formą realizacji tego obowiązku szkolnego dla tych uczniów, którzy posiadają znaczne trudności nie tylko w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych, ale też takich, którzy mają wszelkiego rodzaju trudności z regulacją emocji uczniów ze zdiagnozowanym na przykład ADHD lub innymi tutaj zaburzeniami. I na koniec już prawie naszego krótkiego spotkania chciałabym w kilku slajdach przedstawić takie właśnie mity i fakty, tak sobie to nazwałam, które często utrudniają niestety diagnozę, zaciemniają obraz tych trudności występujących u dziecka. Proszę sobie zwrócić uwagę na te tutaj sformułowania zawarte. Postaram się króciutko określić, czy jest to prawda, czy jest to fałsz. Można sobie to zrobić w formie na przykład testu nawet dla rodziców, czy dla samego siebie. Więc przede wszystkim takie sformułowanie, z którym bardzo często się spotykam, zwłaszcza ze strony rodziców, z ryzyka dysleksji wyrasta się. Te objawy cofają się samoistnie, to mu przejdzie, jak pójdzie do czwartej klasy.
No, oczywisty fałsz. Niestety samoistnie nic tutaj się nie poprawi bez wsparcia w domu, bez dodatkowej pracy, bez na przykład form pomocy czy wsparcia takiego terapeutycznego. Tutaj niestety dziecku te trudności będą się pogłębiać. Dziecko z zaburzeniami mowy to dziecko ryzyka dysleksji. Myślę, że na to Państwo potrafią sobie spokojnie odpowiedzieć. Pojawiło się to dzisiaj w wystąpieniu. Przy pierwszym badaniu w kierunku specyficznych trudności nie jest możliwe postawienie rozpoznania dysleksji rozwojowej. To jest niestety właśnie taki mit pokutujący też wśród rodziców szczególnie. Jest możliwe rozpoznanie przy pierwszym badaniu, natomiast zależy to od tego, jakie są wyniki oczywiście tej diagnozy i od wieku rozwojowego dziecka. O tym już też mówiłam, czyli jeżeli dziecko będziemy tutaj diagnozować w pierwszej, w drugiej klasie, możemy diagnozować na razie tylko ryzyko dysleksji. Natomiast po trzeciej klasie, nawet jeżeli jest jeden raz tylko na badaniu w poradni, można już postawić takie rozpoznanie. Inteligentne dziecko samo poradzi sobie z trudnościami w czytaniu i pisaniu, więc nie może mieć dysleksji. No i tutaj niestety to właśnie przekonanie często rodzicom zaciemnia obraz trudności dziecka, ponieważ to, że dziecko jest inteligentne, to tylko mu ułatwia przykrywanie, kompensowanie sobie pewnego rodzaju trudności. Ono musi o wiele więcej pracy włożyć w opanowanie pewnych wiadomości i umiejętności. I tak naprawdę wtedy ono też troszeczkę wypada z tego systemu pomocy w szkole, ponieważ no, najczęściej nie sprawia jakichś poważniejszych trudności, uzyskuje dość dobre oceny, więc często może być trudniej zdiagnozować nauczycielowi takiego ucznia. Natomiast jednak też takie dzieci mają tutaj postawione diagnozy tych specyficznych trudności w uczeniu się i niestety jest im trudniej, bo one są bardziej ambitne często, chcą troszeczkę więcej osiągnąć, boją się, że sobie w przyszłości nie poradzą. Specyficzne trudności w uczeniu się można zdiagnozować, jeśli doświadczenia szkolne pozostają w oczekiwanym obszarze przeciętnym, czyli brak jest takiego skrajnego niedostosowania. To jest tutaj sformułowanie na podstawie klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia, gdzie jest ujęte właśnie, gdzie są ujęte te specyficzne trudności w uczeniu się pod postacią m.in. dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkuli. Brak skrajnego niedostosowania, czyli na przykład nie stwierdzamy specyficznych trudności w uczeniu się przy takich trudnościach, które wynikają na przykład z powrotu ucznia po wielu latach z zagranicy. Nawet jeżeli on jest w rodzinie polskojęzycznej, ale powiedzmy od pierwszej klasy uczył się za granicą, wrócił teraz na przykład i uczy się w liceum, występują te trudności w czytaniu i pisaniu. Wynikają one niestety z tych różnic programowych oraz z trudności w komunikacji językowej. Nie są to specyficzne trudności w uczeniu się. Tak samo trzeba też tutaj bardzo rozważnie diagnozować i brać pod uwagę takie trudności, jeżeli chodzi o zaniedbania środowiskowe, ponieważ często to, że dziecko ma trudności w czytaniu i pisaniu, wynika z niedopatrzenia, jakiejś niewydolności też wychowawczej rodziców, z na przykład licznych wagarów ucznia. Wówczas na to nakładają się trudności wtórne, czyli te trudności w poszczególnych przedmiotach szkolnych. Zaburzenia nie wynikają bezpośrednio z deficytu wzroku lub ostrości słuchu, ani z zaburzeń neurologicznych. I to jest jak najbardziej prawda. Też jest to zgodne z klasyfikacją tych chorób psychicznych WHO, czyli jeżeli uczeń ma stwierdzoną niepełnosprawność w zakresie widzenia, słyszenia lub na przykład zaburzenia neurologiczne, no chociażby mózgowe porażenie dziecięce, to jest główną przyczyną jego trudności, wówczas nie stawia się diagnozy tych specyficznych trudności w uczeniu się. Natomiast tutaj też warto pamiętać, że zaburzenie neurologiczne to nie jest to samo, co na przykład incydent.
neurologiczny, czyli na przykład jednokrotny atak, który później został zniwelowany przez farmakoterapię. Oczywiście to już są takie dość, polega to na dość wnikliwej analizie też dokumentów lekarskich, natomiast warto też tutaj wiedzieć to, aby pokierować też odpowiednio rodzica i aby ta diagnoza dotyczyła faktycznych przyczyn trudności szkolnych, czyli czy wydajemy opinię o specyficznych trudnościach, czy może takiemu dziecku przysługuje na przykład orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność właśnie ruchową, czy dotyczącą widzenia lub słyszenia. Iloraz inteligencji tutaj w tej skali pełnej w przedziale takim 70-85 punktów nie wyklucza rozpoznania dysleksji rozwojowej. Faktycznie tak jest. Ten iloraz to są tak zwane dzieci slow learning, czyli te wolniej uczące się. Mówimy o obniżonych gdzieś możliwościach intelektualnych, natomiast nie są to dzieci czy uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 70-85 punktów uzyskanych w różnych testach inteligencji świadczy po prostu o wolniejszym, takim, o spowolnieniu tych procesów myślowych, nie wyklucza diagnozy dysleksji rozwojowej, natomiast na pewno trzeba pamiętać, że tutaj też ci uczniowie będą wykazywali więcej trudności, ponieważ też procesy takie poznawcze są u nich obniżone. Postawienie rozpoznania dysleksji rozwojowej jest uprawnione jedynie wówczas, gdy trudności szkolne ucznia skutkują niskimi ocenami szkolnymi. No i to jest oczywisty mit, który znowu utrudnia często diagnozę, czyli jeżeli uczeń uzyskuje w miarę dobre oceny, ale na przykład no, zupełnie nieczytelnie pisze lub ma trudności z czytaniem, ale radzi sobie w różny sposób z przyswajaniem materiału, często nie jest w ogóle brany pod uwagę, że mogą u niego występować te specyficzne trudności w uczeniu się. Dlatego tutaj proszę się nie sugerować tylko ocenami szkolnymi, bo tak naprawdę zwłaszcza w klasach 1-3 ta ocena tutaj opisowa często daje na przykład nam diagnostom w poradnie o wiele więcej informacji niż ta ocena punktowa tak naprawdę. I ostatnich kilka mitów to między innymi to, że rozpoznanie na przykład zespołu Aspergera czy zaburzenia ze spektrum autyzmu, ale bez niepełnosprawności intelektualnej, czyli tak zwani autyści wysoko funkcjonujący, że wyklucza to diagnozę dysleksji rozwojowej. Więc rozwiewamy tutaj ten mit, nie wyklucza to diagnozy. W tym przypadku można zdiagnozować dysleksję, dysortografię lub dyskalkulię. Natomiast faktycznie wyklucza to diagnozę dysgrafii, ponieważ w tym momencie zaburzenia koordynacji, które są charakterystyczne dla zespołu Aspergera i dla dzieci ze spektrum autyzmu, one są jak gdyby tutaj nadrzędne i one są podstawowym czynnikiem powodującym utrudnienia, jeżeli chodzi o pisanie czy po prostu kreślenie na przykład znaków graficznych. Rozpoznanie ADHD nie wyklucza diagnozy dysleksji rozwojowej. Prawda, nie wyklucza. Powiem więcej, niestety specyficzne trudności w uczeniu się, między innymi dysleksja rozwojowa, bardzo, że tak powiem, lubią różnego rodzaju dodatkowe zaburzenia. Często współwystępują właśnie z ADHD, z ADD, czyli zaburzeniami koncentracji, też z SLI, czyli tymi specyficznymi zaburzeniami językowymi, zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego. Tego jest naprawdę całe mnóstwo i to niestety tylko utrudnia takiemu uczniowi funkcjonowanie, więc warto też o tym pamiętać, że jest to też jeden z symptomów, który może szybciej na przykład jest widoczny, bo te trudności w koncentracji uwagi, zaburzenia uwagi są widoczne u dziecka już w przedszkolu, wtedy warto też zobaczyć właśnie, jak ono sobie radzi z tym materiałem takim dydaktycznym. Rodzic może udać się z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej tylko na wniosek nauczyciela przedszkola lub szkoły. Niestety, absolutnie nie. Jest właśnie odwrotnie, że tylko rodzic lub opiekun prawny albo już później pełnoletni uczeń
mogą złożyć wniosek o tutaj jakby postawienie diagnozy. Natomiast oczywiście pomoc nauczyciela, przedszkola, szkoły, pomoc wychowawcy bardzo jest wskazana, ponieważ to właśnie wychowawca, nauczyciel, pedagog czy logopeda, no z mojego doświadczenia tak wynika, szybciej zwróci uwagę na te trudności i może gdzieś, jeżeli jest dobra współpraca z rodzicem, może gdzieś przekonać rodzica do diagnozy takiej pogłębionej w poradni. I ostatnie takie sformułowanie, obecność deficytów w zakresie tej sprawności fonologicznej, czyli chodzi o te ogólnie funkcje słuchowe, też językowe, stanowi warunek diagnozy specyficznych trudności w czytaniu. Według takich najnowszych badań nie jest to jedyny warunek, ponieważ w aktualnych testach, zwłaszcza tych, gdzie właśnie też pani profesor Bogdanowicz w ich tworzeniu brała udział, mówi się, iż też trudności między innymi w koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz trudności czy zaburzenia funkcji wzrokowych w znaczny sposób wpływają też na umiejętność czytania. Między innymi wpływają na tempo i poprawność tego czytania. Wcześniej wymieniłam też kilka błędów, jakie mogą się pojawiać, a które wynikają właśnie z deficytów funkcji wzrokowych. Także obecność, jeżeli nawet nie ma deficytów funkcji tych fonologicznych, słuchowo-językowych, natomiast są deficyty funkcji wzrokowej, upoważnia to też do postawienia diagnozy tych specyficznych trudności w czytaniu. Ja dziękuję za wysłuchanie, będę cały czas tutaj obecna. Teraz myślę, że głos zajmie pani Joanna, bo chciała jeszcze przedstawić, jakie materiały przygotowała w pakiecie. Natomiast bardzo właśnie zachęcam, widzę, że tutaj pojawiały się różnego rodzaju na czacie pytania i sformułowania. I za chwileczkę, jak skończy się webinar, spróbujemy na jak najwięcej tutaj pytań udzielić odpowiedzi. Dobrze. Dziękuję pani Agnieszko bardzo. Mam nadzieję, że jesteście państwo zadowoleni, bo bardzo dużo przydatnych informacji pani Agnieszka wyjaśniła, poruszyła bardzo dużo tematów. Tak jak pani Agnieszka powiedziała, zaraz też postaram się odpowiadać na wszystkie pytania. Ja widziałam, że tam bardzo dużo pytań było już takich stricte tutaj do pani Agnieszki, także pozostawiam jak najbardziej pani Agnieszce te pytania. Ja tylko jeszcze chciałam państwu przedstawić nasz pakiet, jaki przygotowaliśmy, żeby pomóc państwu w pracy właśnie z takimi uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pakiet nasz pomaga wychowawcom oraz wspierającym ich specjalistom radzić sobie z problemami uczniów właśnie w wieku od 7 do 10 lat, przejawiającymi ryzyko dysleksji lub dyskalkulii. Karty pracy i pomocy dydaktycznej zostały opracowane w taki sposób, żeby mogły być zastosowane w całej klasie z korzyścią dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem oczywiście ich indywidualnych predyspozycji i możliwości. Ale mogą być też stosowane oczywiście na grupowych lub indywidualnych zajęciach wyrównawczych i kompensacyjno-rywalizacyjnych. Zazwyczaj, proszę państwa, mamy do czynienia z pewnym układem powiązanych objawów, który jest uwarunkowany zaburzeniami określonych funkcji, takich właśnie jak percepcja, procesy uwagi czy zaburzenia sensoryczne. Dlatego w terapii i podczas zajęć wyrównawczych u uczniów wykazujących trudności w nauczaniu warto wykorzystać takie pomoce dydaktyczne, które wspierają właśnie tych uczniów z takimi deficytami. I tutaj, jak państwo widzicie, przygotowaliśmy dla państwa nasz pakiet specjalnych potrzeb edukacyjnych dla klas 1-3. Podzielony jest on według kryteriów przeznaczenia, a zatem mamy znane zapewne państwu poradniki, osobno oczywiście dla państwa, dla nauczyciela, jak i dla rodziców, bo też wiemy, że bardzo ważne jest dla państwa, aby ta współpraca układała się bardzo dobrze. Kwestionariusze i testy przeznaczone tylko oczywiście dla państwa, dla nauczycieli. 417 kart pracy z podziałem na 3 poziomy trudności. Pliki PDF, karty pracy, można też oczywiście je udostępniać rodzicom lub starszym uczniom do samodzielnej pracy lub w wypadku, gdyby nastąpiła u państwa w szkole nauka hybrydowa. I mamy też karty z siatkami przestrzennych, brył do wycinania i do
sklejania. Z ciekawych materiałów, które cieszą się właściwie takim największym zainteresowaniem uczniów, to oczywiście multimedialne ćwiczenia. Niektóre z nich specjalnie przypominają gry rozrywkowe, dlatego uczniowie z ekscytacją podchodzą do nich i o wiele chętniej ćwiczą po prostu i wykonują te ćwiczenia i Państwa polecenia. Co bardzo ważne, jeśli Państwa szkoła, Państwo zdecydujecie się na zakup takiego całego pakietu, to jest to licencja otwarta dla całej szkoły. Czyli jeśli dyrektor czy Państwo zakupicie pakiet, wszyscy nauczyciele mogą z niego korzystać. Ćwiczenia te podzieliliśmy też ze względu na wiek i tak znajdziecie tam Państwo ćwiczenia interaktywne dla uczniów młodszych i starszych, ćwiczenia interaktywne z animacją pisania, te interaktywne gry, o których już wspomniałam, ćwiczenia interaktywne również z podziałem na 3 poziomy trudności i karty pracy też na poziomy trudności. Pliki PDF z kartami pracy, poradniki, kwestionariusze, można je oczywiście wydrukować, zapisać lub przesłać do swoich uczniów, gdyby nastąpiła właśnie nauka hybrydowa w Państwa szkole. Przygotowaliśmy do naszego pakietu z P1-3 również dwie gry, ponieważ wiemy, że Państwo bardzo sobie też to cenicie, a dzieciaki o wiele chętniej wtedy też ćwiczą i wykonują różnego rodzaju polecenia. Pierwsza to gra Figumiku, zestaw edu-terapeutika, właśnie specjalne potrzeby edukacyjne klas 1-3. Zawiera właśnie tą grę. Jest to świetna pomoc dydaktyczna, która urozmaica zajęcia zarówno indywidualne, jak i grupowe z dziećmi w wieku od 5 do 11 lat. Także jest ten rozstrzał dosyć spory. Szczególnie przydaje się ona w pracy z dziećmi z grupy ryzyka dyslekcji ze specyficznymi problemami w nauce. Gra ta rozwija analizę i syntezę wzrokową i słuchową oraz orientację przestrzenną. Podczas gry uczniowie nabywają umiejętności poszukiwania, planowania oraz odpowiedzialności refleksyjnego spojrzenia na własną pracę. Gra pozwala usprawnić grafomotorykę i koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, a dzięki zaangażowaniu w proces twórczy dzieci wzbogacają umiejętności społeczne, językowe, myślenie operacyjne, pamięć i koncentrację oraz uwagę. Także jak Państwo widzicie, rozwija różnego rodzaju pomocne szczegóły tutaj. Następna gra, o której chciałabym Państwu opowiedzieć, która jest dołączona do naszego pakietu, to gra już wielkoformatowa, jest to Pajacyk. Szczególnie przydaje się właśnie w pracy z dziećmi z grupy również ryzyka dysleksji. Grę można też stosować jako takie ćwiczenie śródlekcyjne. Rozładowuje ona emocje, nadaje się również jako wypełnienie wolnego czasu uczniów, którzy szybciej od innych skończyli już wykonywanie zadań w ławkach. Podczas gry dzieci rozwijają analizę i syntezę wzrokowo-słuchową, ćwiczą orientację przestrzenną, także w obrębie własnego ciała i nabywają też umiejętności planowania. Także myślę, że jest to na pewno taki ciekawy dodatek i urozmaica on nasz pakiet. Przygotowaliśmy dla Państwa dwie wersje naszego produktu. Na pendrive z wszelkimi pomocami, które wymieniłam online, do nauczania właśnie hybrydowego i atutem tego rozwiązania jest na pewno niższa cena. Jest to 550 zł licencja otwarta, tak jak już mówiłam, z dostępem na 12 miesięcy. Także oddzielnie tutaj możecie Państwo logować się na swoich komputerach i przekazywać później różnego rodzaju ćwiczenia, informacje również swoim uczniom. No i pakiet ten taki nasz podstawowy, czyli w fizycznej formie 2890. I tutaj w tym miejscu chciałabym Państwu również powiedzieć o mojej drugiej niespodziance, którą dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy, a jest to darmowy dostęp do programu na 30 dni, właśnie specjalne potrzeby edukacyjne 1-3 na educhmura.pl. Ja jeszcze później Państwu podam na końcu tą stronę i ta promocja obowiązuje przez tydzień. Także zapraszam serdecznie do odwiedzenia naszej strony educhmura.pl. I tam przez 30 dni możecie Państwo skorzystać z naszego pakietu online. Chciałabym Państwu również podpowiedzieć, bo wiem, że największym wyzwaniem oczywiście w zakupie, w sponsorowaniu takich pakietów są oczywiście finanse. I
chciałabym Państwu podpowiedzieć, jak można skorzystać i sfinansować zakup właśnie takich pomocy. Począwszy od roku 2019, dotacja MENTY otrzymana na uczniów niepełnosprawnych jest rozliczana zgodnie z przeznaczeniem tak, aby działania finansowane z tych środków były skierowane właśnie wyłącznie na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Środki te są przeznaczone nie tylko na opłacanie wynagrodzenia nauczyciela wspomagającego, ale też właśnie na zakup pomocy dydaktycznych dla tych uczniów. I jakie placówki mogą skorzystać z takiej właśnie dotacji? Są to, proszę Państwa, przedszkola i szkoły ogólnodostępne, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, szkoły lub oddziały integracyjne, przedszkola i szkoły lub oddziały specjalne i inne ośrodki prowadzące zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne. Finansowanie to przyznawane jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej placówkom samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w opiniach o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Czyli wystarczy, że dyrekcja zgłosi się do Państwa samorządu terytorialnego i tam już możecie Państwo otrzymać wszelkie informacje na ten właśnie temat. Wysokość takiej dotacji na pomoce dydaktyczne jest kwotą zmienną i zależy ona od liczby uczniów z orzeczeniami i kalkulacji kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Co bardzo ważne, proszę Państwa, kwoty przypisane do rozliczania dotacji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach wynikają zwykle z takiego ściśle matematycznego wzoru, ale co bardzo ważne, kwoty te rozkładają się w przedziale od 1000 do 15 tysięcy. Także jak Państwo widzicie, naprawdę są to również spore kwoty, które można po prostu wykorzystać na różnego rodzaju pomoce. Kwotę dotacji, z której placówka może finansować w każdym kolejnym roku zakup właśnie pomocy dydaktycznych w ramach kształcenia specjalnego, można uzyskać właśnie w organie prowadzącym lub w zespołach administracyjnych oświaty. Po otrzymaniu takiej informacji placówka może dokonać zakupu bez konieczności już wypełniania dodatkowych wniosków. Dotacja ta jest przekazywana na uczniów właśnie posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach. Także mam nadzieję, że tutaj taka mała podpowiedź właśnie, jak można zdobyć dodatkowe pieniądze, możecie też Państwo przekazać swoim dyrektorom, a nuż uda się Państwu uzyskać takie właśnie dotacje. Teraz ten termin był do 15 października, ale następny termin jest składania wniosków to do marca, także możecie Państwo już zacząć się tutaj interesować i rozglądać, może rzeczywiście uda się Państwu te pieniądze otrzymać i w ten sposób sfinansować tego rodzaju pomoce, jak na przykład nasz pakiet. Tutaj jeszcze podaję wszelkiego rodzaju nasze adresy naszych stron, gdzie możecie Państwo skorzystać z tych wszystkich niespodzianek, o których dzisiaj wspomniałam. Tak jak już mówiłam, 50% na wszystkie produkty w kategorii materiały edukacyjne na naszej stronie, na naszym sklepie eisystem.pl z kodem WEB50, także warto sobie to zapisać. Również, tak jak już wspomniałam, darmowy dostęp do programu na 30 dni. Specjalnych potrzeb edukacyjnych 1.3, ale też 4.8, gdybyście Państwo byli zainteresowani i te kody są ważne przez tydzień. Zapraszam również właśnie Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej educhmura.pl. Jest to taka unikatowa platforma edukacyjna, która jest najlepszym nośnikiem pomocy dydaktycznych. Korzystając z platformy educhmura.pl można właśnie w prosty sposób udostępniać treści edukacyjne swoim uczniom czy też rodzicom. A w dzisiejszych czasach, jak Państwo wiecie, nie wiadomo właściwie, co nas czeka. Może znowu nastąpi, chociaż nikomu tego nie życzę, nauczanie zdalne. Wtedy będziecie też mieli Państwo dostęp od razu właśnie do takich pomocy edukacyjnych. Jeszcze przygotowałam dla Państwa krótki filmik, taki podsumowujący, pokazujący nasz pakiet i zaraz wracamy do Państwa i będziemy odpowiadać na pytania. We'll be right back.
Okej. Tutaj jeszcze dlaczego warto brać udział w naszych webinarach, ale to już Państwo na pewno sami przekonaliście się na dzisiaj na własnej skórze. Ja zapraszam, tak jak już mówiłam, do kolejnych webinarów, które będziemy poruszać. Tutaj jeszcze kontakt do mnie, a teraz jeśli macie Państwo jeszcze jakiekolwiek pytania do Pani Agnieszki czy do mnie, to bardzo proszę zadawać je, a my z Panią postaramy się na nie odpowiedzieć. Chyba że Pani Agnieszko, już Pani widziała jakieś pytania wcześniej i chciałaby Pani na nie odpowiedzieć? Właśnie tak przeglądam, tutaj jest tego sporo, gdzieś zauważyłam, tutaj o tej diagnozie specyficznych trudności uczniów inteligentnych, ale tutaj panie, widzę, same sobie odpowiedziały na to pytanie i ja też troszeczkę tam o tym mówiłam. Tutaj też pojawiało się takie pytanie, że dopiero psycholog po ukończonym 10 roku życia może stwierdzić dysleksję. Nie, to o czym mówiłam, w zależności od tego, oczywiście, kiedy badamy ucznia, możemy wydać opinię odpowiednią. Czyli tutaj też gdzieś widziałam w pytaniach, też były udzielane już nawzajem przez Panie sobie odpowiedzi, że po tej trzeciej klasie można wydać dopiero opinię o specyficznych trudnościach. Natomiast pod koniec trzeciej klasy można już stwierdzić specyficzne trudności w uczeniu się i wtedy można dostosowywać już, jeżeli chodzi o formy codziennej pracy z uczniem na lekcjach. Natomiast sama opinia dotycząca dostosowania warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, no zgodnie z przepisami tymi MEN-owskimi jest właśnie po ukończeniu pod ucznia trzeciej klasy, natomiast nie dotyczy to wieku ucznia, bo wiemy, że uczniowie teraz funkcjonują, część poszła jako sześciolatki, część jako siedmiolatki, więc wiek tutaj, po prostu my dobieramy odpowiedni rodzaj testów. Także tutaj można spokojnie, to nie jest tak, że dopiero po ukończonym 10 roku życia. Co tu jeszcze, tak patrzę, chyba że Pani Asiu, Pani coś zauważyła też. Tak, wcześniej pojawiały się pytania, jakie jeszcze inne webinary będziemy organizować, ale to już mówiłam, najbliższy o autyzmie i poświęcony logopedii, ale to proszę śledzić naszą stronę z webinarami, tam się wszystkiego Państwo dowiecie. Tak, tutaj oczywiście też Pani piszą o trudnościach w przekonaniu rodzica, żeby udał się do poradni, to są... Niestety, to są te uroki codziennej pracy też. Teraz akurat pracuję w poradni, ale wcześniej też pracowałam w szkole. Zgadza się, tu potwierdzam, to jest bardzo nieraz trudne do przekonania tych rodziców. Tutaj właśnie, o Pani sobie też, Pani Ania, widzę tutaj odpowiedziała, że właśnie też wystawiona po klasie trzeciej. Co tutaj jeszcze, tak patrzę. O certyfikacie i prezentacji, to tutaj już Pani Asia odpowiadała. Tak, tak. Wszystko Państwo dostaniecie. Gdyby do kogoś były jakieś problemy techniczne, to bardzo proszę pisać do mnie na tego maila, który się wyświetla. Ja certyfikat i prezentację oczywiście prześlę, nie ma problemu. Tutaj Panie polecają też sobie książkę właśnie Stoi więcej pomysłów, tak, jak pomóc dziecku z dysleksją. Właśnie może też tego nie zaznaczyłam, ale tak w naszej świadomości, ponieważ no, uczeń taki ma trudności w nauce tej szkolnej, w przyswajaniu pewnych wymagań programowych, traktujemy to, no i zgodnie z klasyfikacją też zaburzeń psychicznych, traktujemy to jako zaburzenie. Natomiast właśnie w książce Stoi więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją. Dysleksja jest nazywana właśnie darem. Tam jest nawet taka książka tego samego autora, Dar dysleksji. Czyli jest to traktowane troszeczkę jak taka supermoc, i uzasadniane tym, że taki uczeń, człowiek po prostu ze specyficznymi trudnościami po prostu ma inne spojrzenie, inaczej spostrzega pewne rzeczy, ma inną troszeczkę wrażliwość, więc można to w ten sposób też na to spojrzeć, a nie tylko jako na uciążliwość. Tak, właśnie ja może jeszcze dodam, że na poprzednim naszym webinarze dla klas starszych 4-8 właśnie mówiliśmy o tym, o czym Pani Agnieszka teraz wspomniała, że jest to supermoc i pokazywaliśmy przykłady, że właśnie Einstein czy Leonardo da Vinci również byli dyslektykami. Myślę, że to są bardzo dobre przykłady. Tutaj też już Pani, w zasadzie bardzo mnie to cieszy, że Pani sobie nawzajem już też dużo odpowiedziały, zwróciłam tutaj teraz dopiero uwagę. Właśnie tutaj też jest, że dziecko, które nie ma problemu z czytaniem, ale pisze bardzo nieczytelnie, mówimy wtedy
o tym właśnie, że ma dysgrafię, ponieważ kiedyś dysleksją, czy dysleksją rozwojową nazywaliśmy wszystkie trudności w pisaniu i czytaniu, natomiast aktualnie nazywa się to specyficzne trudności w uczeniu się i wtedy jest wyodrębnione dysleksja jako te trudności w czytaniu, dysortografia jako trudności no, z osiągnięciem tej poprawności pisma i dysgrafia jako trudności z opanowaniem takiej automatyzacji ruchów przy pisaniu, czyli właśnie tak w cudzysłowie to brzydkie pismo. Także tutaj jak najbardziej może to być taka izolowana postać specyficznych trudności właśnie w formie dysgrafii. Tak, jest wydawana wtedy opinia. Opinia jest ogólnie w przepisach oświatowych jako opinia w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się i zazwyczaj wtedy w uzasadnieniu stanowiska jest wpisywana diagnoza, czy to jest dysgrafia, czy dyskalkulia, czy dysortografia, czy dysleksja. Ja myślę, Pani Agnieszko, że chyba, że jeszcze ma Pani jakieś pytanie, powoli musimy niestety kończyć, ale gdyby pojawiły się Państwu jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę pisać, ja też przekażę te pytania najwyżej Pani Agnieszce, zapraszam Państwa serdecznie do kontaktu, no, mam nadzieję, mi było bardzo miło, myślę, że Pani Agnieszce też dzisiaj z Państwem się spotkać i mam nadzieję do zobaczenia może już w realu też, także pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i jeszcze raz dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.